Hej wszystkim, z tej strony Ataka ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Słodkiego Flirtu i słuchajcie, dziś lecimy z odcineczkiem 17, który zatytułowany jest Maska spada. Także wow, jestem bardzo ciekawa. W ogóle możecie zauważyć, że zmieniłam fryzurkę, bardzo mi się spodobała, więc no i będzie teraz tak wyglądać. Odkryj plan Rosalii i zrób wszystko, aby pokonać Debrę. No to lecimy. Kentin pocieszył mnie, gdy ryczałam z powodu Castiela. Potem Rosalia przyszła przedstawić mi plan przeciwko Debrze. W międzyczasie Kentin zostawił nas same. Może pójdziemy w jakieś spokojniejsze miejsce? Nie będziemy przecież o tym rozmawiać na korytarzu. Gdzie chcesz iść? Ktoś może nas zaskoczyć w każdym miejscu w szkole. Wiem, dlatego musimy o tym porozmawiać poza szkołą. Poza szkołą? Może pójdziemy do mnie? Super, nigdy wcześniej u Ciebie nie byłam. Jestem strasznie ciekawa, jak wygląda Twój pokój. Tak zróbmy. Widzimy się u mnie. Poczekaj, musimy wcześniej uprzedzić Lysandra, żeby też przyszedł. Lysander w moim pokoju? To jakiś problem? Nie, w ogóle. To będzie po prostu pierwszy raz w moim życiu, gdy jakiś chłopak wejdzie do mojego pokoju. No to ustalone. Widzimy się przed szkołą, gdy tylko poinformujemy Lysandra. Potem idziemy do Ciebie. Okej, chodźmy znaleźć Lysandra. Ojoj, no tak, to będzie fajne. A więc rozmawiałaś z Castielem, z tego co słyszałam? Bawi cię to. Nie, proszę, bawi cię to. Przyznaję, że wasza mała kłótnia bardzo mnie rozśmieszyła. Dałabym wszystko, żeby wtedy tam być. To on ci o tym powiedział? Tak, na początku był dość powściągliwy, ale potem wszystko mi wygadał. Coś mu przeszkadzało. Przeszkadzało? Może mimo wszystko poczuł się jak idiota. Tak, ale nie aż tak bardzo. Nie myślę, że kłótnia miała na niego ogromny wpływ. Dobrze, zobaczymy. Na korytarzu była jakaś kłótnia. Masz jakieś informacje w tej sprawie? Nawet gdybym miała, to bym ci nic nie powiedziała. Wyluzuj, przecież cię nie atakuje. Sorry, no właśnie. Gdzie on może być? Myślałam, że w piwnicy. O nie, Castiel! Nie mam ochoty z nim rozmawiać. W związku z tym, co ci wcześniej powiedziałem, jak na kogoś, kto nie chciał już się do mnie nigdy więcej odzywać, to szybko zmienił zdanie, kretyn. No właśnie, tak mnie potraktował... O, Armin. Widziałem przed chwilą Kentina, opowiedział mi, co się wydarzyło z Debrą. Według niego miałaś się zbyt dobrze. Co? Nie miałaś się zbyt dobrze, o Jezu. Nie musiał o tym wspominać. Jestem pewien, że nie chciał źle, wyglądał na zakłopotanego. Zakłopotanego? Ciekawe dlaczego. Może dlatego, że mnie uściskał. A więc mi wierzysz? Chciałam powiedzieć w sprawie Debry. Tak, tym razem się nie popisałem. Powinienem był Cię wysłuchać, zanim wyciągnąłem pochopne wnioski. No nic, w każdym razie ja nie byłem na Ciebie zła, więc chyba nie jest aż tak źle, prawda? Oczywiście, że nie. To jeszcze gorsze wiedzieć, że wszystko tak zlekceważyłeś. Byłeś wierny sobie, nie mogę powiedzieć, aby mnie to zaskoczyło. To. Nie podoba Ci się to? To nie to miałam na myśli. Jako jedyny nie byłeś na mnie zły, a więc nie wcale. Uff, bo ja Cię lubię. Szkoda by było, gdybyś tego nie odwzajemniła. Chociaż często się kłócimy. Jeszcze nigdy się na Ciebie naprawdę nie wkurzyłem. Oznacza to, że Cię lubię. Nigdy się na mnie nie wkurzył. O matko, w takim razie musi być straszny, gdy jest wściekły. Bardzo się cieszę, że mimo wszystko w końcu przejrzałeś na oczy. Czekajcie, troszeczkę przyciszę jeszcze tą muzykę, bo faktycznie jest za głośna. No pewnie, co masz zamiar teraz zrobić? Rosalia ma jakiś plan. Widzimy się u mnie, aby o nim porozmawiać. Chcesz przyjść? Przyjść do Ciebie, aby porozmawiać o planie ataku? Pewnie, że chcę, będzie zabawnie. Spoko, Lysander też przyjdzie. Pewnie to będzie już drugi chłopak w moim pokoju. Na szczęście moja mama nie ma w zwyczaju zadawać zbyt wielu pytań. Musimy tam iść od razu. Czy mogę pójść wcześniej i pogadać z Aleksym? Nie powiedziałem mu jeszcze, co się wydarzyło z Debrą. Stał po jej stronie, dlatego trzeba go oświecić. Możesz i z nim pogadać. I tak nie uprzedziłam jeszcze Lysandra. Trzymaj to mój adres w razie, gdybyś potrzebował. Podałam mu numer domu i nazwę ulicy. Okej, na razie. Postaram się pośpieszyć. Gdzie będzie Lysander? Znowu ona. Przebrałaś się? Wzięłam prysznic w szatni. Ach, to dlatego czuć jeszcze smród wody z kibla, gdy się z Tobą rozmawia. Ojej,
Nie będę nawet się wysilać, żeby się odegrać. Nie zasługujesz na to. Szkoda, że zostałam ukarana, ale cieszę się, że myśli, że to ja wylałam na nią kubę lody. Oj tak. Nie wiem, gdzie on może być. No, on zwykle tutaj przebywa. Pewnie zaraz wydam wszystkie moje PA. O, Kentin. Już ci lepiej? Tak, dzięki, że mnie pocieszyłeś. Nie ma za co. Przepraszam, że... Mam nadzieję, że cię nie ponaglałem. Nie ponaglałeś? Podczas gdy mnie pocieszałeś? Co za pomysł? Czemu się tak uśmiechasz? Po prostu jestem zadowolony. Mówię sobie, że twój uśmiech wrócił dzięki mnie i to nam... I ta myśl bardzo mi się podoba. O, dzięki, Kentin. Tylko się nie czerwień. Tylko się nie czerwień. Rosalia ma plan, jak zemścić się na Debrze. Będziemy o tym rozmawiać u mnie. Chcesz się do nas przyłączyć? Czemu nie? Nigdy nie wiadomo. Może się do czegoś przydam. Super, dam ci mój adres na wszelki wypadek. Okej. O której godzinie mam przyjść? Nie ma konkretnej godziny. Jeszcze wszystkich nie powiadomiłam. A, okej. Najwyżej poczekam na zewnątrz. Spoko. No gdzie on jest? Podobno była niezła kłótnia. Ciekawe między kim? Między mną a Castielem. Nie myślałam, że aż tak było nas słychać. Ojoj. O, Nathaniel. Posłuchaj, ja... Jest mi przykro. Z powodu? Dobrze wiesz, o czym mówię. A, chcesz powiedzieć, przykro mi, że byłem strasznym tchórzem i kretynem oraz, że cię olałem z powodu własnej dumy? Jeśli to jest dokładnie słowo w słowo to, co chciałeś powiedzieć, to ci wybaczam. Chcesz usłyszeć, jak mówię, że jestem kretynem? Tak. Domyślam się, że sobie na to zasłużyłem. No dobra, zachowałem się jak kretyn. I przepraszam, to wystarczy, ale tylko jeżeli mi obiecasz, że nigdy już się więcej tak idiotycznie nie zachowasz. Mimo wszystko miałem ku temu dobre powody. Ja tak nie uważam. Słuchaj, Rosalia chce porozmawiać o planie, jak załatwić Debrę. Spotkamy się u mnie. Chcesz przyjść? Czemu nie? To lepsze niż czekanie na aż coś się wydarzy. Super, dam ci mój adres na wszelki wypadek. Dzięki, spotykamy się na miejscu. Jak chcesz, możesz też poczekać przed szkołą. Muszę tylko się spotkać z Zandrem, a potem możemy iść. Zobaczę. Na razie. Pa. No i czemu? Nie mogę go spotkać nigdzie. Gdzie on może być? O, tutaj jesteś. Wyglądasz, jakbyś była w lepszej formie. Coraz więcej osób mi wierzy. Bardzo dodało mi to otuchy. Cieszę się. Rosalia ma pomysł, jak załatwić Debrę. Idziemy do mnie, aby o tym pogadać. Chcesz przyjść? Oczywiście, z przyjemnością. Mam wrażenie, że wszyscy myślą, że spotykamy się, aby poimprezować czy coś w tym stylu. Chodźmy, prosiłam wszystkich, aby spotkali się u mnie. Będą na nas czekać. Muszę wcześniej coś zrobić. Mogę do Was dołączyć później? O, tak, jak chcesz. Trzymaj, to mój adres. Dziękuję. W końcu będę mieć gości. Lepiej będę już wracać. Wszyscy mają mój adres. Mogą przyjść przede mną. Okej. Okay. No dobra, to lecimy. Słuchajcie, przepraszam za małe cięcie, ale niestety musiałam je zrobić. Okej, teraz trzeba wyjść ze szkoły. Wyjdź ze szkoły. Rosalia tam jest. W końcu Lysander nie jest z tobą? Nie, musi coś zrobić, zanim przyjdzie. Rozumiem. Chodźmy. Poczekaj, idą ze mną jeszcze inni uczniowie. Naprawdę? Szpiedzy? Nie sądzę. W ogóle też tak pomyślałam, że właśnie wśród nich może być ktoś, kto im temu, wiecie, no przeszkodzi im w tym planie. Nie sądzę. Nie widzę Armina w roli szpiega, chyba że w grach wideo. Nie, ja też nie. Na nich też czekamy? Nie ma sensu. Dałam im swój adres. Dołączą do nas na miejscu. Możemy iść. Okej, no to w drogę. Jak się do ciebie idzie? Możemy pójść przez miasto i park lub pojechać autobusem. Zawiezie nas tuż pod mój dom. Ale będziemy musiały zapłacić za bilet. Chyba lepiej będzie, jeżeli przespacerujemy się przez miasto, nie sądzisz? Może wpadniemy na chłopaków, jak chcesz. Przystanek autobusowy nie jest tymczasowo dostępny, ponieważ Rosalia chce iść do ciebie na piechotę. Zostaniesz powiadomiona, gdy będzie dostępny. Okej. Armin, tutaj jesteś. Tak, miałem do ciebie iść. Coś nie tak? Wyglądasz, jakbyś był zdenerwowany. Rozmawiałem przed chwilą z moim bratem i ten kretyn nie chciał mnie słuchać. Wyzywał mnie od idiotów, a przecież jeszcze niedawno cały czas oglądał odlotowe agentki. O, oglądałam odlotowe agentki! Nie lubisz odlotowych agentek? Ja lubię. Naprawdę nie uwierzył ci, ale przecież jesteś jego bratem.
Tak, ten idiota naprawdę mnie dobił. Niech poczeka do wieczora, przeprowadzę z nim małą dyskusję. Oj. Tylko nie to, jeżeli wyda mój plan dobrze, to będzie po nas. Dobrze, o Jezu. Tylko nie to, jeżeli wyda mój plan dobrze, to będzie po nas. Ojejku, przepraszam. Za kogo ty bierzesz Aleksego? Pomógłbym nawet swojemu największemu wrogowi. Nawet jeżeli mi nie wierzy, to nigdy mnie nie wystawi. Mimo wszystko uważaj na to, co mu mówisz. Nigdy nie wiadomo, mógłby się wygadać, a wtedy będzie po nas. Dziwnie się ostatnio zachowuje. To nie jest normalne, że wierzy dobrze, podczas gdy jego przyjaciółka i brat tłumaczą mu, że lepiej się z nią nie zadawać. Tak, nie wiem, co mu jest. Możesz być pewna, że dzisiaj wieczorem nie dam mu spokoju, dopóki się nie wygada. Mam nadzieję, że w końcu przestanie się na mnie gniewać. Brakuje mi go. No dobra, skoro już na was padłem, to pójdę razem z wami. Okej, przynajmniej Armin na pewno będzie. No dobra. A tam? Możemy pójść przez park. Jest jedno małe wyjście, które prowadzi prosto do mojego domu, ale drzwi otwierają się tylko od środka. Możemy także przejść koło butików. Wyjdzie na to samo. Sklepy, park. Mieszkasz w świetnym miejscu. Tak, mam szczęście. Słuchaj, skoro będzie nas tak dużo, to nie sądzisz, że przydałoby się coś do przegryzienia? Tak myślisz? Przecież twoje objaśnienia nie będą trwały aż tak długo. Wręcz przeciwnie, to może trochę zająć. Mam pomysł, ale brakuje mi planu ataku. Okej, no to kupimy chipsy i coś do picia. Tym razem mogę iść z tobą, zawsze chcesz sama wszystko kupować. Możesz iść na bazar przez mapę miasta, tak jak zwykle, lub pójść tam na piechotę. Jeżeli zdecydujesz się iść na pieszo, to będziesz mogła spotkać kogoś na swojej drodze i odblokować nowy dialog, a także podwyższyć swój lowometr, jeżeli wpadniesz na jakiegoś chłopaka. Okej. Tym razem musisz iść na piechotę, ponieważ Azalia... Okej. Następnym razem będziesz mogła sama zdecydować. Park, sklepy, kafejka. Sklepy. Przed mieszkaniem. Czekajcie, wejście do parku, kafejka. A gdzie ja mogę tutaj coś kupić? No to tutaj. Twoje mieszkanie? Tak, ale najpierw pójdziemy na bazar. Nikt nie czeka przed domem. Mamy czas, okej? To co w końcu? Bazar? Bazar. Poczekam na was na zewnątrz. Jeżeli wejdę, to będę sfrustrowany. Sfrustrowany. A czemu? Skończyło mi się kieszonkowe, a w tym tygodniu pojawiły się nowe gry. Nie będę mógł nic kupić i to mnie wkurzy. Okej, nie nalegam. Weszłyśmy z Rosalią do sklepu. Ty też przychodzisz tutaj wszystko kupować? Tak, tutaj zawsze znajduję to, czego szukam. Dokładnie, ten sklep jest genialny. Idę sprawdzić, czy są moje perfumy. Zaraz wracam. Okej. Ty tutaj? Nie miałeś iść do domu... od razu do mnie. Jezu, co ja się tak mylę dzisiaj? Nie miałeś iść od razu do mnie? Mama prosiła mnie, żebym coś kupił, zanim wrócę do domu. Ja też chciałam coś kupić, zanim wrócę. Domyśliłem się. Ja już wszystko kupiłem. Widzimy się przed twoim domem. Na razie. Pa, zmieniłam dział, aby znaleźć to, czego szukałam. Chyba się ucieszył, że mnie spotkał. O, nie myślałam, że cię tutaj spotkam. Nina, jesteś daleko od domu. Co ty tutaj robisz? Zobaczyłam Lysandra. Był w dziale z przyborami szkolnymi. A więc to chciał załatwić. Zawsze za nim chodzisz? Gdy tylko mam taką okazję. Jest strasznie słodka. Możliwe, że dzisiaj wieczorem go nie zobaczysz. Idzie do mnie. Do ciebie? Ups, może trzeba było nie mówić. Zamykam się, muszę... Zamykam się też. No właśnie, zamknij się, już nic nie mów. Zmykam, muszę się pospieszyć. Mam nadzieję, że nie odbierze tego źle. Pomocy! Okej. Wzięłam także wafelki, a potem poszłam do kasy. 35, zapłać. Rosalio, mam już wszystko, idziesz? Tak, nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić perfumy. Wrócę później. Wyszłyśmy ze sklepu i poszłyśmy spotkać się z Arminem przed mieszkaniem. Kentin i Nathaniel już tu są. Dużo nas. Mam nadzieję, że twój pokój jest wystarczająco duży. Pewnie, nie martw się. Nie szukałaś przypadkiem Lysandra po to, żeby też przyszedł? Nie widzę go. Musiał coś wcześniej zrobić. Niedługo powinien się zjawić. Otworzyłam drzwi wejściowe. Wchodźcie. Ojej! Zaprowadziłam wszystkich do mojego pokoju. Nagle wydał mi się mniejszy niż zwykle. Ale masz słodki pokój. Dzięki. Też masz konsolę. Dobra, to nie ta sama firma co moja, ale przynajmniej grasz. Chyba mu ulżyło.
Tak, masz konsolę, ale nie widzę zbyt wielu książek. Nie leży w moim pokoju, to dlatego. Ha, to nie jest miejsce dla książek. Lepiej uczyć się koło łóżka. Lubię uczyć się koło łóżka. W ten sposób mogę je czytać, zanim pójdę spać. Jakbym słyszała swoją mamę. Ach tak, to dość dziwny sposób na odrabianie lekcji. Staram się, aby było to dla mnie jak najmniej przykre. I pomyśleć, że jeszcze niedawno dałbym wszystko, abyś mnie zaprosiła do swojego pokoju. O matko, co za horror! Co ty masz w swojej garderobie? Ale nie otwieraj moich szafek bez pozwolenia. Powinnaś trochę bardziej zatroszczyć się o swoje ubrania i o swoją bieliznę. Nigdy nie uda ci się zdobyć faceta, jeżeli będziesz nosić tak mało seksowne majtki. Rosalio! O mój Boże, powiedzcie, że ona tego nie powiedziała. Tylko się przesłyszałam, prawda? O Boże, powiedziała to. Mówiła o moich majtkach przy chłopakach. Zabijcie mnie. Tak jakbym słyszała Aleksego, gdy zajmuje się moją szafą. To zabawne. Nie, to nie to samo. Nie sądzę, żeby Aleks wypowiadał się publicznie na temat twoich bokserek. Może wolicie zostać same? Nie, zamknęłam szafę i zmusiłam Rosalię, aby zakończyła swoją inspekcję. Musimy pójść razem na shopping. Dlaczego ja? Zandra jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że nic mu się nie przydarzyło. Nie, to nie jest desperacka próba zmiany tematu. Może zgubił się po drodze. Nie sądzę, łatwo do mnie trafić. Nie zapominaj, że rozmawiamy o Lezandrze. Okej, na pewno się zgubił. Idę go poszukać. Nie szperajcie w moim pokoju podczas mojej nieobecności. Nie martw się, powstrzymamy Rosalię, zanim zacznie sortować twoją bieliznę. Ale ona może tak... No właśnie. Poniosło mnie, gdy zobaczyłam, że brakuje koronek w twojej bieliznie. Może powinnam się była zamknąć? Dokładnie, dzięki. Szłam tak szybko, że nagle wpadłam na kogoś na chodniku. Auć, wiem, że jestem mała, ale mimo wszystko mogłaś bardziej uważać. Nina, chodzisz za mną, czy co? No i mogę chodzić za kim chcę. To dlatego, że Lezander do mnie przychodzi? Już u ciebie jest? Nie, musiał się zgubić. O, albo nie miał ochoty przychodzić, jestem pewna, że to przez to. Jak ona to robi, że tak szybko zmienia swój nastrój. Ale wiesz, że nie będziemy sami. Przyjdzie także Rosalia i inni koledzy. Naprawdę? Oczywiście. Rodzice zabiliby mnie, gdybym została sama w pokoju z chłopakiem. Ja też mogę przyjść? Będziemy rozmawiać o czymś, co się dzieje w szkole. A skoro nie chodzisz do naszej szkoły, to nie sądzę, żeby cię to interesowało. Coś się wydarzyło w waszym liceum? To skomplikowane. Skoro nie chcesz nic powiedzieć, to zapytam o to Lezandra. To ja znajdę go pierwsza. Wszystko mi wyjaśni, a ja go uściskam, aby mu podziękować. Skoro ma ci to sprawić przyjemność? Nie interesuje cię? Nie, niekoniecznie. To tylko mój kolega. Ha, wiesz, że cię lubię? Uciekła. O kurczę, no ostatnio był na bazarze, nie? Kurczę, no nigdzie go nie ma. Park? Kafejka? No tutaj go nie ma. Sklepy? Poważnie, nie wiem. No kurczę, no tu niby gdzieś był, ale... Naprawdę nie wiem. Przed mieszkaniem wejście do parku. Kafejka przed szkołą. Byłam już wszędzie, ale dalej nie udało mi się znaleźć Lezandra. Może jest jeszcze w szkole? To jak teraz iść do szkoły? No tu jest przed szkołą. Przechodziłam już koło szkoły. Lepiej skoncentruję się na parku. Dobra. Gdybym była Lezandrem i nie mogłabym znaleźć swojej drogi, gdzie bym się schowała? Co to? Podniosłam karteczkę, która leżała na ziemi. To kartka, na której zanotowałam swój adres. To wszystko wyjaśnia. Zgubił mój adres. Wybacz, trochę się pogubiłem. Zauważyłam. Szukałam cię od jakiegoś czasu. Znalazłam go przed Niną. Chodziłem po osiedlu do momentu, aż zdałem sobie sprawę, że najlepszym sposobem na to, żeby ktoś mnie znalazł, to nie ruszać się z miejsca. Na pewno zaoszczędziłoby nam to sporo czasu. Wybacz, nie byłem w stanie odnaleźć kartki, na której zanotowałaś swój adres. Nie dziwię się, musiałeś ją upuścić. Przed chwilą ją znalazłam. Jak zawsze znajdujesz wszystko, co gubię. Może to znak? Znak? Tak, to znak, że się uzupełniamy. Ty gubisz swoje rzeczy, a ja je znajduję. Jeżeli myślenie w ten sposób sprawia ci przyjemność... Ojej, spokojnie, przecież to był żart. W każdym razie wiem, co ci kupić na urodziny.
Co? GPS. Możesz się złożyć razem z moim bratem. Też chciał mi go kupić. Zobaczymy. Idziesz? Inni na nas czekają. Tak, jesteśmy. Okej. Okay. Ten głos to Nina. Lysander, tutaj jesteś. Wszędzie cię szukałam. Rzuciła mu się na szyję. Przymila się. Dobra. Nino, proszę, jesteśmy na środku ulicy. Wybacz, tak się ucieszyłam, że cię widzę. Przykro mi, ale mamy coś do zrobienia i musimy się pospieszyć. Do zobaczenia, Nino. O, szkoda, przebyłam całą drogę tylko po to, żeby cię zobaczyć. No to do zobaczenia. Do zobaczenia, Nino. A w końcu, Lysander, gdzie byłeś? Na drugim końcu miasta? Nie, był niedaleko, ale szukaliśmy się nawzajem i kilka razy się minęliśmy. Wybaczcie mi to spóźnienie. Po drodze zgubiłem adres. Twoja strata, przegapiłeś inspekcję bielizny. Stanęłam Arminowi na stopę, zanim zdążył powiedzieć coś więcej. Okej, skoro wszyscy już są, to przejdźmy do poważniejszych spraw. Chcecie coś przegryźć? Mamy chipsy, napoje gazowane, cukierki, wafelki. Powiedziałam do poważniejszych spraw. Wafelki? Nieźle, ja chcę jednego. Dałam mu całą paczkę, potem inni także się poczęstowali. A więc od czego by tu zacząć? Atakama. Wyjaśnij wszystkim szczegółowo, co się do tej pory wydarzyło, żeby wszyscy mieli taki sam zasób informacji. Zgoda. Kolejny raz wszystko dokładnie opowiedziałam. Powiedziałam pojawienie się Debry, moje obawy wobec niej, jej groźby, historię z wiadrem, wody, które wylała Amber i to, że Castiel nie chciał o niczym słyszeć. Nie wspomniałam jedynie o tym, w jakim byłam stanie, gdy rozpłakałam się przez Castiela. Nie chciałabym, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Dzięki. Ktoś potrzebuje dodatkowych wyjaśnień? Gdzie można zobaczyć jakąś broń? Wydaje mi się, że noszenie broni jest nielegalne, szczególnie przez uczniów. Armin, uspokój się, nie możemy stracić zimnej krwi. Spójrz na mnie. Nienawidzę jej, a ona nie ma o tym zielonego pojęcia. Nigdy się z nią nie pokłócę. Mogłaby wykorzystać moją złość przeciwko mnie, a to ostatnia rzecz, jakiej nam potrzeba. Atakama przekonała się już o tym na własnej skórze. Nie zmienia to faktu, że broń nie jest takim złym pomysłem. To dość radykalny sposób, żeby ją zneutralizować. Rozo, kontynuuj. Jak zwykle jest jedyną opanowaną osobą w towarzystwie. Tak, a więc zastanawiam się, jak można by odpłacić się dobrze za wszystko, co do tej pory zrobiła, nie zachowując się ani dziecinnie, ani wulgarnie i przede wszystkim nie doprowadzając jej do śmierci. Skierowała swoje groźne spojrzenie w stronę Armina i Kentina. Gdybyście pozwolili mi się tym zająć, to o wiele szybciej mielibyśmy problem z głowy. Przestań. Nie chodzi o to, żeby na koniec wylądować w więzieniu. Jest efektywna i jednocześnie subtelna. Musimy zrobić coś w jej stylu. Kompletnie zignorowała wypowiedź Kentina. I niby co chcesz zrobić? No właśnie, nie wyobrażam sobie, jak moglibyśmy ją przekonać, żeby odpuściła. Może rozsądniej byłoby zrobić na odwrót i namówić jej menadżera, aby ją olał. Problem w tym, że nie mamy jego numeru telefonu. Nawet nie wiemy, jak się nazywa. Zawsze możemy go poszukać. Może został wymieniony na jej płycie. Dokładnie. Niedawno ją kupiłam. Dajcie mi skończyć, czy nie? Aby dała sobie z tym wszystkim spokój, myślałam o tym, żeby zaproponować jej najlepszą alternatywę. Menadżera na wielką skalę, który mógłby z niej zrobić prawdziwą gwiazdę. Chwileczkę, myślałam, że naszym celem jest ją karać, a nie pomagać. Nie przerywaj mi, mówię o tym, w co ona ma uwierzyć. Leo będzie menadżerem, którego jej zaproponujemy. Usłyszałam, jak ktoś zakrztusił się sokiem. Leo? Przecież on nie wygląda jak menadżer. Jest nieśmiały, za wiele się nie odzywa, nie sprawia wrażenia, że po prostu się do tego nie nadaje. Podzielam zdanie Lysandra. Dajcie spokój, potrzebuje małej przemiany, ale na koniec będzie nadawał się jej na idealnie. Nie jestem tego pewna. Wybaczcie, ale kto to jest Leo? To prawda, że nie miałeś jeszcze okazji go spotkać. To chłopak Rosalii i starszy brat Lysandra. Pracuje niedaleko w sklepie z ubraniami. A, okej, okay, a Debra go już widziała? Nie wiem. Przecież nie proponowałabym Leo, gdybym nie była tego pewna. Nigdy go nie widziała. Oprócz niego, kto inny mógłby się wcielić w tą rolę? Dejk, ale chyba wrócił już do Australii. A więc robimy to? Próbujemy przemienić Leo w idealnego menadżera? Na to wygląda. Okej, spoko. Słuchajcie, ja myślę, że będziemy już kończyć ten odcineczek.
A więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!